Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to jest wielki problem przemawiać po Krzysztofie. Ja mam zawsze takie wrażenie, że on wyczerpał wszystkie możliwe tematy, więc będę się starał coś od siebie skromnie dorzucić. To są kolejne wybory, w których walczymy o wolność, własność i sprawiedliwość i walczymy w coraz szerszym towarzystwie. W towarzystwie ludzi, z którymi weszliśmy w koalicję, przede wszystkim ogólnopolskiej koalicji do sejmików z bezpartyjnymi samorządowcami, ale też z różnymi lokalnymi stowarzyszeniami po całej Polsce. Tutaj we Wrocławiu na przykład ze stowarzyszeniem WIR Masz Głos, których przedstawicieli serdecznie witam, pani Agnieszka Dziegańska-Florek, pan Damian Daszkowski. To jest bardzo ważne, że my poszerzamy tą naszą ławę, którą idziemy do kolejnych wyborów, dlatego że cały czas mierzymy się z przeważającymi siłami wroga czy konkurencji politycznej naszej i staramy się docierać do ludzi z tym naszym przekazem coraz bardziej skutecznie. Mi się bardzo podoba podobna triada do tej naszej wolność, własność, sprawiedliwość, którą wymyślił Tomasz Masaryk, ojciec przedwojennej, niepodległej Czechosłowacji. On mówił, nie bać się, nie kłamać i nie kraść. Nebat se nelhat a nekrast. I to jest coś takiego, co moim zdaniem dobrze ujmuje to, z czym my się staramy dotrzeć do ludzi. I chciałbym to pokrótce rozłożyć na czynniki pierwsze. Proszę zobaczyć, co się dzieje w ostatnich latach a propos pierwszej rzeczy, czyli nie bać się. Znaczy my stajemy wobec olbrzymiej machiny propagandowej, która stara się nas zastraszyć. Najpierw w kontekście pandemii, później w kontekście wojny. Pandemia się skończyła z dnia na dzień, zaczęła się wojna. Wiadomo, że ludzie, którzy się boją, to są ludzie, którymi łatwiej zarządzać. Pod pretekstem tego strachu, który się generuje, robi się oczywiście gigantyczne różne przewały. Długo nie rozliczymy pewnie tego, co się działo w okresie pandemii. To jest nie tylko ograniczenie praw obywatelskich, nie tylko odmowa ludziom dostępu do ochrony zdrowia, za którą płacą, to nie tylko pozamykanie biznesów, pozamykanie dzieci w domach na długie miesiące, co się przełożyło na gigantyczne problemy psychologiczne. To są olbrzymie przewały, jeżeli chodzi o szpitale tymczasowe, o kupno tych wszystkich maseczek, szczepionek itd., itd. To powinniśmy rozliczyć. Druga rzecz, którą weszliśmy płynnie, no to jest właśnie straszenie wojną w tym momencie i też wykorzystywanie tego pretekstu do wyciągania nam pieniędzy na różne sposoby. I bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że my się nie możemy dać zastraszyć, że my musimy w tym momencie walczyć o to, żeby móc realizować siebie, walczyć o realizację naszych interesów, naszych pragnień, naszych talentów, tego, co chcą nasze rodziny, czego chcą nasze lokalne wspólnoty, czego chce nasz naród. I to jest pierwsza rzecz, nie bać się. Druga rzecz to jest nie kłamać. Proszę zauważyć różne fałszywe narracje, które my się staramy jako Konfederacja razem z naszymi sojusznikami od lat obnażać. To jest na przykład kwestia taka, że mówią nam ważni politycy, że planeta płonie. Planeta płonie, w związku z tym musicie przestać jeździć samochodami spalinowymi. Musicie najpierw zamontować sobie nowe ogrzewanie w postaci pieca gazowego, a za chwilę pompy ciepła. Później, prawda, powrót, że może już teraz co innego, dlatego że nasz sąsiad z zachodu produkuje pelet drzewny i tak dalej. To są fałszywe narracje, które powodują, że wyklucza się ludzi biedniejszych z centrów miast. Tak? Dlatego bardzo mi się podoba, że tutaj Robert Grzechnik protestuje przeciwko tak zwanej strefie czystego transportu, czyli strefie wykluczenia komunikacyjnego ludzi biednych. Wreszcie mamy trzeci obszar, czyli nie kraść. Szanowni Państwo, to jest tak, że powiedział pan marszałek Bosak, że my idziemy rozbić te układy samorządowe. To jest tajemnica Poliszynela, że kampanie samorządowe i sposób funkcjonowania samorządów w Polsce to jest w bardzo dużym stopniu układ klientelistyczny. To znaczy kampania polega na tym, że nasi konkurenci przekonują do głosowania na siebie ludzi, którzy później będą w jakiś sposób korzystali z ich rządów. To jest mechanizm rozdawania pracy samorządy w bardzo dużym stopniu. Proszę zauważyć środowisko, które my reprezentujemy. Oczywiście jest reprezentacja 18-osobowa w parlamencie, to są posłowie wynagradzani z kieszeni podatników. Natomiast znakomita większość ludzi, którzy z nami walczą o zmianę zasadniczą w Polsce, którzy tworzą tą alternatywę, to są ludzie, którzy inwestują własny czas i własne pieniądze.
To są ludzie, którzy kandydują w tysiącach w tym momencie z naszych list, z zaprzyjaźnionych list do samorządu terytorialnego. To są ludzie, którzy dzisiaj poświęcili swój czas i pieniądze, żeby tutaj przyjść. I trzeba to bardzo doceniać i szanować, że tacy ludzie, którym leżą na sercu sprawy publiczne, są razem z nami i walczą o to, żeby zmienić swoje małe ojczyzny i zmienić Polskę. Ja bym bardzo chciał żyć w mieście, którego prezydentem byłby Robert Grzechnik. Karierę Roberta śledzę od paru lat. Moim zdaniem był zdecydowanie najlepszym radnym miejskim mijającej kadencji. Zresztą to wszystko, o czym on mówi w tym momencie w świetnej zresztą kampanii prezydenckiej, kampanii do Rady Miasta, no to są rzeczy, które podnosił latami, prawda? Czy to we wnioskach do budżetu miasta, czy w zapytaniach swoich. To jest jedyny radny, szanowni państwo, który zagłosował przeciwko podwyżce pensji dla prezydenta i dla radnych miejskich. To jest jedyny radny, który głosował zawsze przeciwko podwyżkom podatków dla wrocławian. To jest jedyny radny, czy jeden z dwóch, który zagłosował przeciwko tak zwanym planom mobilności utrudniających poruszanie się samochodem po Wrocławiu. To jest zdecydowanie najlepszy kandydat na prezydenta. Robert ma świetną drużynę. Wspominałem już o kandydatach ze stowarzyszenia WIR Masz Głos. Widzę tutaj Pawła Przystawę. Żeby nikogo nie pominąć. Marta Czech. Marta Czech zaraz będzie przemawiać. Pan Mirosław Bąk. Czy Bartłomiej Lech jest z nami? Adam Rynkowski. Z 51 kandydatów z Komitetu Konfederacja bez PJJ i Bezpartyjni. Każdy chętny wrocławianin znajdzie kogoś na tej liście. Ja, szanowni państwo, byłem na jednej debacie prezydenckiej, znaczy dystans merytoryczny, pozytywnego przekazu płynącego z wiedzy o funkcjonowaniu miasta Wrocławia, dystans między Robertem a resztą kandydatów jest gigantyczny. Ja nie chcę mówić nic złego o reszcie kandydatów, natomiast mam wrażenie, że to często mogli być ludzie po prostu wylosowani, a tutaj mamy człowieka autentycznego, człowieka, który po prostu zjadł zęby na tym mieście. Wiem, że mieszkał po całym mieście, zna go bardzo dobrze, zna go jak własną kieszeń. Byłby naprawdę genialnym kandydatem, zachęcam do oddania na niego głosu. Jesteśmy tutaj dziś po to też, żeby wesprzeć naszych kandydatów z listy numer 2 do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, z listy Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców. Witamy panią Dorotę Węgrzyn, jedynkę z Legnicy. Damian Gomułka jest liderem listy z Wałbrzycha. Tomasz Wach, Jelenia Góra. Wspomniany już Piotr Rutkowski, Wrocław. Pan Maciej Piotrowski z powiatów okołowrocławskich. I 48 w sumie kandydatów, których już wszystkich pozwolą państwo nie wymienię, natomiast zachęcam gorąco do głosowania na koalicję Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców. Za namową Roberta tydzień temu otworzyłem moje biuro poselskie i za zgodą najlepszego posła Krzysztofa Tuduja. Zachęcam do współpracy i dziękuję państwu bardzo.